Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Siemanko, z tej strony Oskar dla MyMMA, a dziś rozmówcą będzie Dawid Kasperski. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, siemano. No już jesteśmy parę tygodni po twoim zwycięskim pojedynku z Krzysztofem Głowackim na gali KSW 98 w Lubinie. No powiedz mi, jak są poczucie po tym pojedynku, jak to jest pokonać no, zawodowego mistrza świata w boksie, no i czy udało się wyjść z tej walki bez żadnych kontuzji? No przede wszystkim można powiedzieć, że ulżyło po tak długim przygotowaniu, przedłużonym o jakieś 3,5 miesiąca, czyli łącznie bym powiedział, że to było 6,5 miesiąca cały czas mocnego ognia w przygotowaniach, no z lekkim wyhamowaniem na końcówce, ale jednak to jest 6,5 miesiąca, więc po prostu mi ulżyło. Mogłem się zająć też innymi rzeczami już w tym momencie, więc głowa teraz inaczej funkcjonuje, jest dobrze, jestem zadowolony ze zwycięstwa. Znaczy pod samym pojedynku udało się wyjść bez kontuzji, czy jesteś w pełni zdrowy, no i czy już może wróciłeś na matę do samuraja? Tak, o, na szczęście udało się wyjść bez kontuzji ze stłuczeniami. Oczywiście, ale nic, co wywołało jakieś trwałe skutki uboczne. Na matę wróciłem już przy wtorku. No, wiem, może to jest abstrakcja, ale wróciłem przy wtorku, bo czeka mnie teraz wylot i nie chciałem mieć takiej przerwy, można powiedzieć, 5-tygodniowej, tylko tak mniej więcej o połowę krótszą, więc od razu poszedłem za ciosem i ostatnie 2 tygodnie, bo już minęło prawie dwa tygodnie praktycznie, no byłem w treningu. Jakby mimo tych stłuczeń, mimo tych urazów, można było dalej działać. Tutaj wspomniałeś o wylocie, więc zasłużone wakacje, czy po prostu jakieś tam cele, jakieś prywatne zmusiły cię do wylotu z Polski? To tak jak powiedziałeś, i prywatne, i akurat się ułożyło, że jestem po walce, więc też będzie to dla mnie duży wypoczynek. No, także no, cieszę się, że biegły się akurat dwie sprawy. No to elegancko, tak wspomniałem, wypoczynek, no w pełni zasłużony, walka wygrana. Powiedz mi, czy wychodząc do werdyktu, no bo tutaj akurat po samej walce to dużo dyskutowało na temat wyniku, ale czy ty wychodząc do werdyktu, stając na środku klatki, byłeś przekonany do tego, że to twoja walka, przepraszam, to twoja ręka powiodła ku górze, czy jednak była nutka zawahania, że no może jednak sędziowie wypunktowali ten pojedynek na korzyść główki? No, może to nie było do tak, to nie nazwałbym tego takim w pełni dominującym zwycięstwem, więc wtedy zawsze werdykt jest jeszcze nie wiadomo, jak tam się stoi. No i do końca nastawiałem się, że raczej wygrałem, raczej punktowo sobie bym przypisał większość, ale to jest zawsze na gorąco. Zawsze na gorąco można oceniać to może subiektywnie, ale tak czułem, że raczej punktowo przeważyłem, ale ten werdykt do końca dla mnie nie był taki oczywisty do samego ogłoszenia go, więc tak, no. Na szczęście wygrałem. Czyżbyś może okazję obejrzeć ten pojedynek na chłodno i jak ty punktujesz, no bo według wielu to chyba najbardziej dyskusyjna jest, o ile się nie mylę, runda druga, gdzie ty zadałeś, tutaj no nie mam dokładnych statystyk w głowie, ale chyba 28 low kicków, a na to było kilkanaście ciosów, naprawdę mocnych ciosów główki, no i tutaj ludzie się sprzeczają, że no ta runda poszła na twoją korzyść chyba u dwóch sędziów, no, ludzie widzieli to bardziej na korzyść Krzyśka, więc czy ty już miałeś okazję zobaczyć ten pojedynek na chłodno, włączyłeś sobie gdzieś na komputerze, na telewizorze i zobaczyłeś po prostu pełne 3 rundy waszej walki i masz jakąś ocenę w swojej głowie, czy jeszcze nie miałeś takiej okazji? No tak, obejrzałem film nagranie z walki, obejrzałem dwukrotnie i dalej uważam, że taką mam optykę, że jednak te punkty, patrząc całościowo na całą walkę, po mojej stronie można je przypisać raczej w jakiejś tam przewadze. Ludzie będą oceniać to na dwa obozy. Normalna sprawa. Ktoś przypisze więcej
Ktoś przypisze większą wagę uderzeniom bokserskim, ktoś przypisze większą wagę kopnięciom. No przede wszystkim najbardziej oceniać to sędziom. Także nie uważam tego za krzywdzący werdykt dla nikogo. Jasne. A właśnie, czy w ogóle, no bo gameplan twój na ten pojedynek jest szeroko komentowany, wielu osobom się to nie podoba, no ale pytanie, czy udało ci się go spełnić w 100%? Czy te low kicki były od samego początku pojedynek, czy może gdzieś tam się w głowie pojawiła taka szaleńcza myśl, żeby jednak w tej walce dwóch Stojkowiczów pójść za pasy, no bo jak dobrze wiemy, no z Wasilem Dukarem szło ci to bardzo dobrze i te obalenia wychodziły ci, no jak na kickboksera, to bym powiedział wręcz wzorowo, no a w tej walce z główką no to jednak w większości widzieliśmy tą stójkę, no a w twoim wykonaniu głównie low kicki, więc czy taki był zamysł od samego początku, czy jednak był jakiś pomysł na małą wariację zapaśniczą? Mieliśmy kilka ustalonych, powiedzmy, założeń. Niektóre gdzieś tam sobie czekały na rozwój wydarzeń i się nie doczekały. Co tu można ocenić? Jakby game plan, to jeden z game planów był taki, by inaczej. Nie spełniłem w pełni swoich założeń w klatce. Dużo rzeczy zależało od innych kwestii, ale to może na kiedyś. Więc można się do wielu rzeczy przyczepić, rozumiem to, ale trzeba było grać tak, jak sytuacja wymagała, jak pozwalała na tamten moment. No właśnie, wspomniałeś o tym, że można patrzeć z różnych stron na to, no ale właśnie czy zdziwił cię trochę ten taki hejt, który został wylany na ciebie po tym pojedynku, no bo no wiele osób uznało, że no nie tego się spodziewali, no ta walka to pewniak do skończenia w pierwszej rundzie, a jak nie, no to maksymalnie w drugiej i tam na pewno będzie knockout, no a dostaliśmy tak naprawdę 15 minut okupywania nóg Krzysztofa Głowackiego, no z jednej strony trzeba ci oddać to, że no jako kickbokser wykonałeś swoją robotę w 100% i nie można cię ganić za to, że robiłeś to, czego się uczysz całe życie. No ale z drugiej strony ludzie jednak oczekiwali od was czegoś więcej. Główka może trochę bardziej tego chciał, no a ty jednak poszedłeś trochę bardziej taktycznie. Więc pytanie, czy zdziwiło cię to, że właśnie fani MMA, którzy powinni być raczej no chyba przyzwyczajenie do tego, że pojedynki bywają różne i bywa dominacja zapaśnicza, która też nie jest super efektowna, bywają po prostu pojedynki nudne. No powinni być przyzwyczajeni do tego, że zawodnik wykonuje swój gameplan, no jednak wylało się na ciebie ogromne wiadro pomyj po tej walce. Więc pytanie, czy właśnie wchodząc na Instagram dzień później byłeś zaskoczony tym, jak dużo negatywnych komentarzy pojawiło się w twoim kierunku? Nie, znaczy inaczej. Nie, w ogóle nie czułem żadnego zaskoczenia. Tak jak mówisz, wylało się na mnie jakieś wiadro pomyj. Też, że jakoś tej skali aż tak nie odczułem, tak jak to teraz określiłeś. To szczerze przyznam, pozwolę, że się wtrącę, że przynajmniej na Twitterze, no to ludzie wręcz byli bardzo zawiedzeni. Nie wiem, jak to wyglądało gdzie indziej, no bo też nie ze wszystkich mediów, no ale na Twitterze, no to naprawdę po kolei wszyscy komentowali, że ta walka była po prostu nudna. Okej. Ja tam niczego nie czytałem. Jakby pierwszy raz się od ciebie o tym dowiaduję. No i to jest ich optyką ludzi, którzy to komentują. Naturalna sprawa, rozumiem. Z różnych stron można na to patrzeć. Na tamten moment walki akurat tak byłem w stanie zagrać. Też miałem swoje inne założenia, też miałem swoje inne scenariusze. Wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Walka walce nierówna. Pierwszy raz też walka miała taki przebieg w mojej karierze. I to też było dla mnie nowością. Czym to było spowodowane, to było, a na resztę przyjdzie czas. Cieszę się, że mimo wszystko, mimo tego, co mam w głowie, po prostu wygrałem, lecę dalej. Właśnie, jeszcze interesuje mnie jedna rzecz, bo
przypadku właśnie pięściarzy, którzy przychodzą do MMA, mówi się wiele o tym, że no to są naprawdę najmocniej bijący zawodnicy, jacy tylko istnieją, bo skoro potrafią nokautować rywali w tych wielkich rękawicach bokserskich, to w tej małej rękawicy czuć to jeszcze bardziej. Naprawdę no, krążyło wiele plotek, zresztą pamiętam jak chociażby było dużo się mówiło o Deonteyrze Wilderze, który miał przejść do MMA na walkę z Ngannou. Mówili, że no to jest pewniak, że tam padnie knockout, bo skoro Wilder robił takie rzeczy w dużych rękawicach, to w ogóle będzie pogrom. To ty miałeś okazję się bić, jak wcześniej wspomniałem, no, z zawodowym mistrzem świata w boksie, więc pytanie, jak ty odczuwałeś jego ciosy? Czy faktycznie odniosłeś takie wrażenie, że w porównaniu do innych rywali, czy do Wasila Dukara, czy do rywali z kickboxingu, no, że ten pięściarz bije inaczej, bije mocniej, że te ciosy faktycznie czuć bardziej od innych zawodników, no bo szczerze przyznam, optyka sprzed telewizora była taka, że no, te ciosy na korpus siadały bardzo mocno i sam ten dźwięk był nieprzyjemny, a co dopiero przyjąć taki cios, więc bardzo ci współczuję, no ale ostatecznie nie wyszedł z tego żaden knockout, więc pytanie, czy faktycznie te ciosy Krzysztofa Głowackiego ważyły więcej niż po prostu innych zawodników? Ale nie masz mi czego współczuć. To mnie zaskoczysz akurat tym, co powiedziałeś. No, bo ja powiem szczerze, no, przy tej walce wiem, że kilka ciosów doszło do mnie i też bardzo dobrym było dla mnie sprawdzić jak ja reaguję na uderzenia z małej rękawicy, przyjmując cios na tułów, przyjmując cios na głowę i podczas tej walki. Ja wiem, ja też słyszałem, też dochodziły do mnie informacje, że Krzysiek bardzo mocno bije, bardzo mocno ludzie to czują na treningach, na sparingach i byłem na to przygotowany, na taką najmocniejszą wersję Krzyśka, tak powiem. I tak też może trochę byłem zaprogramowany. Dochodziło do mnie informacje, że Krzysiek jest mocno bijącym sparing partnerem. I dobrze było mi sprawdzić, tak wracając, dobrze było mi sprawdzić, jak zachowuje się po uderzeniach od tak mocnego pięściarza. I nie wiem, z czego to wynika, czy bardziej z tego, że potrafiłem je zamortyzować, czy po prostu też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że też tutaj organizm był hartowany, jest stal już od... i to regularnie ciągiem od 20 lat, więc ja tych, tak szczerze, wiem, że dochodziły te uderzenia, ale żaden mnie nie skrzywdził. To też dlatego mówię, że nie masz mi czego współczuć, ponieważ przyjąłem uderzenie na głowę, może nie jest nieczyste, niektóre uderzenia przecinały powietrze i czułem, że mogłyby zrobić wrażenie każdego z nas. Cios na tułów, które przyjąłem, nie zrobiły też na mnie krzywdy. Po prostu nie było, żaden z ciosów nie odebrał mi powietrza. Także no, mówisz, że to wyglądało to mocno, wyglądało to rażąco, natomiast nie, z mojej strony to są moje odczucia, nic na siłę, po prostu nie odczułem tych uderzeń. Więc pytanie, czy ja to potrafiłem dobrze zamortyzować, czy też po mojej stronie jest to, że na nowo jestem zdrowy, mam się dobrze, organizm jest mocny, jest pancerz i gra wszystko. Jakby ja się dobrze czułem po tych uderzeniach. Strategia była ta, która została obrana, miała mi posłużyć tylko na pewien moment. Nie doczekałem się kolejnego, ale jest to, mam dużo wniosków po tej walce, dużo, dużo, dużo wartościowych wniosków. I teraz mam czas, żeby sobie poukładać i kolejne walki dzięki temu skorzystają. No wspomniałem tutaj o tym, że ci współczuję, przyjąłeś te ciosy, no bo myślę, że ani ja, ani żaden z oglądających, ani żaden fan MMA nie chciałby przyjąć po prostu takiego ciosu na tułów, a mówię, no przynajmniej w telewizji, przynajmniej to, jaki dźwięk się niósł po tych uderzeniach, no to tak jak wspomniałeś, było to rażące i no i faktycznie no, niezbyt przyjemne do oglądania, co dopiero do przyjmowania, ale jak wspomniałeś, że faktycznie no, dobrze to znosiłeś, no to nic tylko szapoba, że faktycznie no albo ten organizm tak zahartowany po tych już pewnie tysiącach albo dziesiątkach tysięcy ciosów przyjętych na ciało, albo najzwyczajniej w świecie po prostu dobrze to zbijałeś, więc...
myślę, że coś jest na rzeczy. Rozmawiałem też z moimi znajomymi z branży, którzy też są bardzo długo aktywnie sportowo. I ktoś tam stwierdził, że my po prostu jesteśmy też trochę zaadoptowani. Te kopnięcia też przyjmujemy z gołego piszczela na tułów czy na ręce, więc nie należy lekceważyć tej odporności. No, dokładnie, więc no, tak jak wspomniałem, szapobarze, że tutaj tak naprawdę nie daje sobie zrobić większej krzywdy. Przejdźmy do tego, co chyba grzeje też fanów i grzało chyba też Krzyśka zaraz po walce, czyli będzie ten rewanż na KSW Epic, czy nie będzie, a jeśli tak, no to w jakiej formule? Na jaką formułę się dogadaliście? Czy to będzie kickboxing, czy to znowu będzie MMA, boks, czy są już jakieś konkrety, czy może ktoś się odzywał, czy to z KSW, czy może z teamu Krzyśka, żeby faktycznie coś takiego zorganizować? Nie. Od walki jest na razie absolutna cisza. Ja chciałem zrobić tak. Na dzień przed walką na konferencji ważenia zaproponowałem coś takiego jak zrobienie walki rewanżowej w formule bokserskiej. Przyszło do głowy dzień wcześniej, żeby to nie było po werdykcie, bo nastroje mogą być różne, więc zrobiłem to akurat w tamtym momencie. Przyszło mi to do głowy. Krzysiek na to przystał, ale teraz zobaczymy. No, zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości, czy to będzie dla federacji interesujące i co za tym będzie stało, na jakie warunki się dogadamy, więc melodia przyszłości. A no to melodią przyszłości też będzie następny pojedynek, więc tak życzeniowo, kiedy chciałbyś wrócić do klatki organizacji KSW? Bo pamiętam, że przed tym pojedynkiem trochę narzekałeś, że było dużo tego czekania, że od lutego do września minęło bardzo dużo czasu i chciałbyś się bić częściej, więc w takim razie kiedy możemy spodziewać twojego powrotu do klatki? No życzeniowo chciałbym regularnie toczyć pojedynki co 3 miesiące, co 3,5 miesiąca, żeby mieć takie 2 tygodnie na powolny rozpęd i trzy pełne miesiące lub maksymalnie 4 na przygotowanie, na uzupełnienie swojego warsztatu technicznego. No ale kiedy to będzie możliwe najwcześniej, to menadżer Artur Kwuś trzyma rękę na pulsie, więc może wkrótce będzie jakaś informacja. No, miejmy nadzieję, no ale też mówiąc o następnym pojedynku, ciężko nie wspomnieć o tym, o czym wspominał Wojsław Lisiewski przed galą jeszcze, że prawdopodobnie zwycięzca tego pojedynku, a tutaj szczególnie naciskał na twoje nazwisko, że może zostać zdjęty ten parasol ochronny, który wisiał przez długi czas nad Arkiem Wrzoskiem, czyli no to już nie będzie kickbokserów, tylko dostaniesz pełnoprawnego zawodnika MMA, tak jak to Arek Wrzosek dostał chociażby Iwana Witasowicza, więc pytanie, czy ty jesteś na takie coś gotowe i czy faktycznie byłbyś otwarty na to, żeby zmierzyć się z kimś, kto jest w rankingu albo gdzieś do tego rankingu puka, no bo wiadomo, że zwycięstwem z Krzyśkiem Głowackim zapewniłeś sobie już jakąś pozycję w organizacji, więc teraz prawdopodobnie pora na jakieś cięższe wyzwania, więc czy jesteś faktycznie gotowy na pełnoprawnego zawodnika MMA? Wydaje mi się, że jeszcze jedną pod tak zwanym parasolem ochronnym walkę jakąś stoczę, żeby nabrać tego rozpędu. Wydaje mi się, że to też będzie bardziej interesujące dla publiczności, bo to też trzeba brać pod uwagę, żeby to też ludzi interesowało, jakieś zestawienie, więc jeszcze takie bardziej stójkowe wyzwanie gdzieś raczej się pojawi, a potem zwijamy parasol i myślę, że no tak, taka kolej rzeczy. No właśnie, tylko problem jest w tym, że w tej kategorii półciężkiej jest trochę mało tych zawodników stójkowych. Wywoływałeś Artura Szpilkę na kontrakcie z KSW, chociażby Errol Zimmerman. Teraz doszedł też Bartosz Kurek, który będzie się bił z twoim byłym rywalem, czyli z Wasilem Dukarem. Więc no właśnie, to wszyscy są zawodnicy wagi ciężkiej poza właśnie Bartkiem. Więc pytanie, czy zamykasz, znaczy inaczej, czy jesteś otwarty na występy w wadze ciężkiej, czy jednak zamykasz się w tym 9-3 i tutaj planujesz gdzieś powoli piąć się w tych drabinkach? No może w tej 9-3 tak w 100% bym się nie zamknął. Co jeśli jakiś catchweight byłby brany pod uwagę, to też ekstra. Lub wadze ciężkiej z kimś sensownie do mnie dopasowanym, w sensie ja do kogoś, ktoś do mnie. No to
No takie też widzę rozwiązania. Na ten moment, na obecny punkt, w którym się znajduję, to zestawienie z kimś, tak jak mówiłem, stylistycznie podobnym do siebie. No, no tak, albo w mojej wadze, albo w jakiejś kaczłocie, lub po prostu ciężko. No, wspomniałeś tutaj wcześniej... Jakieś rozwiązanie ma prawo się znaleźć. Wspomniałeś tutaj po walce o Arturze Szpilce, więc myślisz, że taka walka faktycznie ma prawo się odbyć? Nie wiem, pewnie rozmawiałeś z Arturem, bo przecież trenujesz w Samuraju, a Artur, z tego co gdzieś tam widziałem, regularnie wpada na tarczę i regularnie pojawia się na sali, więc no nie wierzę, że gdzieś tam się nie przecięliście. Myślisz, że taki pojedynek jest realny? No bo władze KSW, bodajże chyba Wojsław, no był tak średnio przekonany do tego pojedynku, z tego co wiem, też są inne plany, bo gdzieś tam dla Artura jest szykowany Errol Zimmerman, no ale myślisz, że faktycznie taki pojedynek gdzieś w przyszłości jest możliwy do zrealizowania? No to już chyba zależy ode mnie, od kolejnej walki, od tego jak zacznę się rozwijać jako zawodnik MMA, no i od rzeczy, które się dzieją dookoła, czyli też trzeba dorosnąć do takich, powiedzmy, postaci medialnych, jak Artur Szpilka też na tej pod tym kątem, w tej płaszczyźnie. Więc no, kolejna melodia przyszłości to jednak rozegranie to tak, żebym gdzieś był coraz bardziej pokazywany, zauważany. No i wtedy oczywiście, że ma to sens. No, tylko no, trzeba teraz tak poprowadzić kolejny krok, żeby się do tego przybliżyć. No i wygrać. Coś nowego. Jasno, tak naprawdę lista moich pytań do ciebie się wyczerpała, no ale jest jedno pytanie, które zadajemy każdemu, no i tutaj opinia na temat tego pojedynku bardzo mnie interesuje. Mamet Khalidow czy Adrian Bartosiński? Jak to widzisz, bo wszyscy, kogo nie pyta, wszyscy mówią, że chyba pójdą pod prąd i zatypują na jednego czy drugiego, a prawda jest taka, że na ten moment wszyscy mówią, znaczy inaczej, że tak naprawdę wszystkie te opinie tak są takie 50 na 50, połowa stawia na Mameda, połowa stawia na Bartosa, więc pytanie, jak ty to widzisz, no z Bartosem jesteście pod jedną stajnią, no ale chyba nic was takiego nie łączy, nie wiem, czy gdzieś tam mieliście okazję trenować, no ale nie masz, żaden z nich chyba nie jest jakimś twoim bliskim kolegą, więc myślę, że obiektywnym okiem będziesz w stanie tutaj zerknąć na ten pojedynek i wytypować któregoś z panów. Obiektywnie subiektywnym. No, bardziej znam się na Mamedzie, no bo Mameda wszyscy oglądali już od x lat. Adriana Bartoszyńskiego widziałem chyba w klatce raz na żywo w Gdańsku. Chyba była ostatnia jego walka. A poza tym nie oglądałem go zbyt długo. Gdzieś teraz zaczął pojawiać się w mediach, więc coś czasem zobaczę, ale nie mam tak szerokiej, obszernej wiedzy na temat Adriana. No i znowu, no jak to ocenić? No jest jeden z jednej strony jest młody kot, no i stary kotur też jest. Mamet ma większe doświadczenie, ma dużo argumentów stójkowych. Czy wiek już się odznacza na Mamedzie? Nie mam pojęcia. Widziałem go na Epiku i to były szybkie ręce. To robiło wrażenie, ale to też była bardziej waga już tak podchodząca pod ciężką, co? Tak? A tutaj 99 kg w catchweight. W catchweightie. A teraz będą toczyć walkę już w kategorii do 84? Tak. To cóż, trzeba go troszkę odchudzić. A Bartos chyba idzie w kategorię wyżej. Dokładnie. No kurczę. A czy twój pojedynek będzie na dystansie 3 czy 5 rundowym? 3 rundy. Walka nie jest mistrzowska, tylko jest to po prostu taki super fight. No, ani nikomu nie życzę przegranej. No to znam się bardziej na Mamedzie, mogę powiedzieć, że Mamed, ale wiesz, jak to jest zadecydowane po prostu. Jak mam kogoś wybrać, a nie uprawiam hazardu, więc powiedzmy, że Mamed.
Jasne, więc ode mnie to byłoby na tyle. No cóż, ja Ci bardzo gratuluję, no bo jak nawet rozmawialiśmy przed wywiadem, no pokonanie zawodowego mistrza świata w boksie, nawet jeśli jest to były mistrz świata, no to i tak jest wielkie osiągnięcie, więc no, bardzo Ci gratuluję właśnie tego zwycięstwa. No cóż, do naszych fanów, jeżeli wywiad Wam się podobał, no to zapraszam do zostawienia łapek w górę, komentowania, udostępniania wywiadu, no i wbijania gdzieś tam na social media Dawida. No cóż, ode mnie to było na tyle. Ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, no i czekam na ogłoszenia. Mam nadzieję, że tym razem nie każesz inaczej, że organizacja nie będzie nam kazała tak długo czekać na Twój następny pojedynek i zobaczymy Cię w klatce najszybciej jak to możliwe. Też mam taką nadzieję. Także dziękuję. Dziękuję za wywiad, dziękuję wszystkim wspierającym kibicom. Dziękuję też, że byliście na miejscu ze mną i byliście przed Viaplay. Dochodzą do mnie wszystkie głosy, wszystko widzę. Dzięki.